Cześć! Pamiętacie warkocz z poprzedniego tutorialu? Dzisiaj zrobimy sobie upięcie na bazie tego właśnie warkocza. To będzie upięcie idealne na wesele, będzie bardzo proste, tak jak widziałyście, tamten warkocz był bardzo prosty, więc z pewnością poradzicie sobie z nim bez problemu. Więc najpierw zacznijmy od warkocza, który był ostatnio, i od niego przejdziemy sobie do naszego upięcia. Zrobimy sobie jeszcze kolejny poziom do tej fryzury, bo z takiego warkocza bardzo łatwo jest zrobić super upięcie, idealne właśnie na wesele albo jakąś fajną imprezę, które będzie się bardzo dobrze trzymało dzięki temu, że ten warkocz jest już tutaj zbity i powiązany gumeczkami. I wystarczy zwinąć warkocz po prostu w rulon, w takiego luźnego koczka ślimaka i upiąć go wsówkami. I zobaczcie, jak fajnie wyjdzie nam takie troszkę messy, troszkę romantyczne upięcie. No i zobaczcie, warkocz jest już upięty. Wystarczyło, że zwinęłam go po prostu w rulon i poupinałam wsówkami w losowych miejscach. Teraz sobie jeszcze go porozciągam, żeby to upięcie było takie właśnie luźne i romantyczne, i gotowe. I zobaczcie, jak szybko i prosto można zrobić sobie fryzurę na wesele. Wcale nie trzeba wybierać się w tym celu do fryzjera. Bardzo dobrze możecie sobie poradzić z tym samodzielnie. I wypróbujcie to koniecznie, bo jestem ciekawa, czy rzeczywiście uda Wam się uzyskać takie fajne efekty.